Dobry wieczór. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo. Dzisiaj mam ogromną przyjemność opowiedzieć o moich doświadczeniach, które miałam podczas konferencji, międzynarodowej konferencji Zaburzenia Płynności Mowy, Teoria i Praktyka. To już 4. edycja tej konferencji, która odbywa się co 2 lata w Katowicach. W tym roku była w wersji online i nie w Katowicach. Nadawaliśmy konferencję z gościnnego niezwykle drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Ligonia w Chorzowie. I właśnie stamtąd wszystkie wykłady, wszystkie warsztaty, wszystkie spotkania z twórcami posterów właśnie stamtąd były nadawane. Ponieważ nie wszyscy mogli wziąć udział w tej konferencji, chciałabym się podzielić doświadczeniami i troszkę poopowiadać o tym, czego mieliśmy okazję wysłuchać i co zobaczyć. Być może za 2 lata będzie to możliwe i ktoś z Państwa wybierze się osobiście na tę właśnie konferencję. Właśnie to słowo osobiście to jest coś, czego nam bardzo brakowało, tych osobistych kontaktów, spotkań, tego, co się czasem dzieje w kuluarach, poza tym oficjalnym wystąpieniem, poza oficjalnymi salami. Możliwość wymiany doświadczeń, inspirowania siebie wzajemnie, nowych pomysłów, rozpoczynania nowych projektów, tego nam brakowało. Ale za to mogliśmy wysłuchać wielu wystąpień gości z zagranicy, którzy być może nie mogliby nas odwiedzić, a także wśród słuchaczy było wielu zagranicznych specjalistów, logopedów zainteresowanych właśnie tematyką zaburzeń płynności mowy. Konferencja trwała 2 dni, odbyła się pod koniec czerwca, 25 i 26 czerwca. I chciałabym opowiedzieć najpierw o tym właśnie pierwszym dniu. Konferencję otworzyły przedstawicielki 2 instytucji, które organizowały tę konferencję. Katarzyna Węsierska, profesor Uniwersytetu Śląskiego oraz Katarzyna Sujkowska-Sobisz, profesor również Uniwersytetu Śląskiego, ale także przedstawicielka Fundacji Agere Aude. I te 2 znakomite specjalistki otworzyły konferencję tego dnia. I rozpoczęło się od razu bardzo profesjonalnie. Dowiedzieliśmy się, na czym tak naprawdę polega specjalizacja w dziedzinie zaburzeń płynności mowy. Jakie cechy logopeda powinien w sobie mieć, znaleźć bądź też rozwijać, żeby skutecznie móc pomagać, aby skuteczną terapię prowadzić w swoim gabinecie czy też w innej placówce, w której pracuje. Usłyszeliśmy dużo na temat krytycznego myślenia, na temat umiejętności elastycznego łączenia potrzeb klienta, własnych doświadczeń i wyników badań naukowych. Usłyszeliśmy też dużo na temat europejskiej specjalizacji zaburzeń płynności mowy. Kilka naszych koleżanek logopedek z Polski jest już po tej specjalizacji, kilka jest w trakcie, są też osoby, które oczekują na liście, na przyjęcie do właśnie grona studentów tej specjalizacji. I bardzo dużo tego dnia było na temat terapii. Rozmaite podejścia były omawiane, przedstawiane zarówno praktycznie podczas warsztatów, jak i teoretycznie podczas wykładów. Usłyszeliśmy od Hilde Sønsterud z Norwegii na temat terapii MIST, mocno zindywidualizowanej, wielowymiarowej. Mówiła o tym, co pasuje do kogo, jak dopasować terapię do potrzeb danej osoby. Mieliśmy także możliwość wysłuchania wykładu Petera Schneidera na temat metody modyfikacji, którą stosuje u dzieci jąkających się, jak również wysłuchać specjalistki z Włoch, która przedstawiła program stosowany właśnie w Rzymie, w ośrodku specjalistycznym, metodę PLAY, ale także podejście, w którym dzieci z jąkaniem mają szansę zostać osobami
dubbingującymi, a więc trafiają do profesjonalnego studia, mogą podkładać głos postaciom filmowym. Mogą także być przez chwilę aktorami, przejść takie szkolenie jak profesjonalni aktorzy pod okiem specjalistów. Zapadła mi w pamięć taka reklama pewnej lampy, którą na filmie przedstawił kilkuletni chłopczyk. Była to specjalna lampa, dzięki której możemy odpocząć od płynnego mówienia. Wystarczy ją tylko włączyć. Mieliśmy też okazję wysłuchać niezwykłego wystąpienia, które wbrew temu, co uważamy, iż technologia niestety niszczy relacje społeczne, komunikacje, ogranicza dzieci w tej właśnie komunikacji, Eric Ray ze Stanów Zjednoczonych pokazał nam, że współczesne technologie mogą bardzo z dużym sukcesem wesprzeć nas, zarówno w diagnozie, jak i w terapii zaburzeń płynności mowy. Jego optymizm, energia i zachwyt dla tych różnych aplikacji i programów jest naprawdę niezrównany. Mieliśmy także szansę wysłuchać wystąpienia studentek Uniwersytetu Śląskiego i ich opiekunki Katarzyny Węsierskiej, które mówiły o programie antydyskryminacyjnym Interact, który udało się wprowadzić w Polsce. Działa już w kilku placówkach i wciąż przybywa osób, które się szkolą i które zamierzają w swojej placówce ten program właśnie wdrożyć. I dzięki Sabine van Edenbrugge mieliśmy szansę uczestniczyć w warsztatach na temat programu Camperdown. Jest to program, który działa w nurcie upłynniania mowy i jest dość mocno ustrukturyzowany. Padły więc pytania, gdzie można się szkolić i kiedy, i mamy nadzieję, że rzeczywiście niedługo będzie można również szkolić się z tego programu w Polsce. Czekamy na to. Poza terapią mogliśmy jeszcze wysłuchać takich wystąpień, podczas których bardzo podnoszono temat jakości życia osób z jąkaniem, że nie tylko płynność jest ważna, ale też to, jakie jest to życie. Czy życie osoby z jąkaniem może być jakościowo dobre? Czy jąkanie samo w sobie niesie ze sobą szczególne obciążenia, które sprawiają, że jakość życia na tym cierpi? Co można zrobić, aby to zmienić? Profesor Woźniak przedstawił swój projekt narzędzia, które bada właśnie jakość życia osób z jąkaniem. Z kolei profesor Kenneth St. Louis przedstawił wyniki swojego badania i narzędzie POSHA, które z kolei badało postawy wobec jąkania. Postawy osób, które rozmawiają z osobami z jąkaniem i mają wpływ właśnie na tę jakość życia, na postrzeganie tej jakości przez osoby z jąkaniem. Ich reakcje mają realny wpływ na to. I tutaj profesor jest umiarkowanym optymistą. Mówi, że mamy szansę zmienić postawy społeczne, ale jest to bardziej skomplikowane, niż nam się to wcześniej wydawało. Z kolei o psychologicznym i psychoterapeutycznym wymiarze terapii jąkania, samego jąkania, mówiła Lucyna Jankowska-Szafarska. Bardzo interesująco połączyła wątek modyfikacji jąkania i psychoterapii. Udaje jej się to łączyć w swojej pracy i naprawdę interesująco o tym opowiedziała. Jeszcze innym tematem poruszanym podczas pierwszego dnia konferencji była akceptacja jąkania przez osoby jąkające się i życie z jąkaniem. Jak to życie wygląda? Każdy z nas jest inny, różnimy się nie tylko tym, czy płynnie mówimy, czy się jąkamy, ale też każda osoba z jąkaniem ma inne doświadczenia. Nie ma dwóch osób z jąkaniem, które jąkają się tak samo, mają te same doświadczenia z dzieciństwa, te same z okresu szkoły, studiów czy pracy. Naprawdę warto poznać perspektywy różnych osób, aby też jako terapeuci, abyśmy mogli się nauczyć też od tych osób
jakie są potrzeby, jakie mogą być potrzeby, jakie mogą być wyzwania i w jaki sposób my możemy tym osobom efektywnie pomagać. Wyjątkowym gościem był Benny Rawit z Izraela, który w swoim wystąpieniu zaakcentował właśnie to pojęcie akceptacji. Ogromnie ważne. O swoim życiu z jąkaniem opowiedział również Grzegorz Chmielewski, który był również gościem jednego z live'ów. Grzegorz Chmielewski, który jest i psychologiem, i logopedą, i aktywnym działaczem na rzecz osób z różnymi trudnościami w komunikowaniu się, nie tylko w płynnym mówieniu. Gośćmi panelu dyskusyjnego byli także Max Schott, Robert Dorczak i Arek Cyglarski. Ponieważ konferencja nie dotyczyła wyłącznie jąkania, ale ogólnie zaburzeń płynności mowy, nic więc dziwnego, że pojawił się temat giełkotu. Z bardzo ciekawej perspektywy osoby, partnerki, osoby z giełkotem przedstawiła właśnie to zakłócenie płynności mowy pani Monika Kaźmierczak z Uniwersytetu Łódzkiego. Czy związek z giełkotem to trójkąt? I na czym on polega? Bardzo ciekawe wystąpienie i perspektywa partnera osoby z giełkotem, partnera, który jednocześnie jest terapeutą mowy, jest jeszcze bardziej skomplikowana, niż by się początkowo mogło wydawać. Niezwykle ciekawe wystąpienie. Wydawałoby się, tak dużo już się działo, co jeszcze może się wydarzyć drugiego dnia? Pewnie już niewiele zostało. Okazuje się, że dzień rozpoczął się już od bardzo przyjemnego i ważnego wydarzenia. Wręczono nagrodę imienia księdza Wilczewskiego, otrzymała ją Lucyna Jankowska-Szafarska za propagowanie wiedzy na temat jąkania. Natomiast nagrodę w postaci grantu imienia profesora Gina Brutena podzielono w tym roku pomiędzy dwie laureatki, Joannę Szymczakowską i Edytę Saran-Pasoń. Obie panie zgodziły się być gośćmi live'a we wrześniu, więc będę miała okazję wypytać je, co planują, jakie mają pomysły, jak będą realizowały się właśnie w ramach tego grantu. Jestem ogromnie ciekawa ich pomysłów, ich inicjatywy. I znów bardzo bogaty temat terapia zaburzeń płynności mowy. Kilka bardzo ważnych wystąpień. Jeśli chodzi o nurt upłynniania mowy, to oprócz Camperdown o programie Lead Camp opowiedziała nam Sabine Enbridge, a także oprócz upłynniania mowy mieliśmy możliwość wysłuchania wystąpienia na temat modyfikacji jąkania u dzieci. I o programie Mini Kids opowiedział jego współtwórca Peter Schneider. Co więcej, mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia na temat mało znanej w Polsce metody Lexi Pontics, pochodzącej z Grecji, będącej bardzo zindywidualizowanym programem. Programem, który zawiera wiele rozmaitych podejść w sobie, tak bym to mogła chyba najbardziej precyzyjnie określić, który bierze pod uwagę zarówno płynność i niepłynność, jak i sferę emocji, jak i sferę myśli, nastawienia i angażuje całą rodzinę w terapię. Oczywiście nie mogło zabraknąć technologii w terapii, czy wideogry mogą być czymś, co dziecko wykorzysta, zachęci, czymś, co będzie pomagało w terapii, czy to w ogóle ma sens? I jakie gry, do jakich celów można wykorzystać? Niezrównany Eric Ray był znów w swoim żywiole, w swoim temacie. Bardzo ciekawe wystąpienie miały dwie panie ze Słowacji, Hanna Lacikowa i jej koleżanka o nazwisku Adamikowa. Przepraszam, jeżeli coś w nazwisku przekręciłam, ale te nazwiska obce rzeczywiście czasem bywają trudne do odczytania, szczególnie jeśli się zerka przez ramię do drugiego komputera.
Ciekawe w tym wystąpieniu było poprowadzenie grupowych zajęć dla rodziców, zajęć terapeutycznych, metodą krótkoterminową, skoncentrowaną na rozwiązaniu. I rzeczywiście mogę sobie wyobrazić, że takie warsztaty, takie 6 spotkań dla grupy rodziców mogą ogromnie pomóc rodzicom odnaleźć się w tej właśnie roli bycia rodzicem dziecka z jąkaniem, w uporządkowaniu własnych emocji, myśli, a także nastawienia do jąkania. Kwestii skutecznego reagowania na jąkanie, pomagania dziecku z jąkaniem, wprowadzania go w komunikację, w relacje rodzinne. Bardzo ciekawe wystąpienie to również wykorzystanie dodatkowych aplikacji, programów i dodatkowych jeszcze metod w terapii jąkania. I tutaj mamy 3 takie wystąpienia. Jedno to logorytmika, jak możemy skutecznie wspierać płynność metodami właśnie zaczerpniętymi z logorytmiki, ale także o neuroflow, jak aktywny trening słuchowy może wesprzeć terapię jąkania. Poznaliśmy również, będący jeszcze na etapie rozwoju, program czat Aleksandry Jastrzębowskiej-Jasińskiej. Nie powiedziałam, kto o treningu, aktywnym treningu słuchowym miał wystąpienie, Zenobia Bogdanowska, a o logorytmice opowiadała Anna Walencik-Topiłko. Kolejnym takim pakietem bardzo ciekawych tematów podczas konferencji był humor i kreatywność. Niezrównany Joseph Agius, który zaprosił nas do podróży od swojego dzieciństwa rozpoczynającej się i doprowadził nas do chwili obecnej, do bycia terapeutą, który to poczucie humoru powinien jednak w sobie spróbować odnaleźć, ponieważ to poczucie humoru ma również wpływ na naszą kreatywność. Otwiera też osoby, które są z nami w kontakcie. Pozwala potraktować zarówno siebie jako terapeutę z dystansem, jak i osobie z jąkaniem umożliwia patrzenie na zakłócenia w mowie również z pewnym dystansem. Jąkanie przestaje być katastrofą życiową i końcem świata, kiedy spojrzymy na to, co nam się przydarza, z lekkim przymrużeniem oka. Bardzo dużo tego dnia mówiliśmy również o tym, jak osoby z jąkaniem mogą w procesie terapii zyskiwać, na czym polega ich zdrowienie. I tutaj mamy wystąpienie Katarzyny Urbaniak-Głąb. Jak te osoby postrzegają reakcję słuchaczy na własne jąkanie? O tym mówił Jan Desort. Te reakcje słuchaczy, i to się wciąż przewija, wciąż wraca. Już były w poprzednim dniu omawiane reakcje słuchaczy, które mają wpływ na jakość życia osób z jąkaniem. I tutaj ponownie ten temat się przewija, ponownie się pojawia. Wpływ rodziców na to, w jaki sposób dzieci radzą sobie z jąkaniem, a więc jakby echo tego, o czym mówiły już obie panie ze Słowacji, które prowadziły warsztaty dla rodziców. I tutaj myślę, że nie możemy o tych właśnie kwestiach relacji rodzic-dziecko zapominać. To jest ogromnie ważne, abyśmy potrafili rodziców wspierać. Mówiliśmy także podczas takiego panelu dyskusyjnego o tym, w jaki sposób logopeda i psycholog mogą ze sobą się kontaktować, w jaki sposób mogą współdziałać. W tym panelu dyskusyjnym wziął udział Grzegorz Chmielewski, Lucyna Jankowska-Szafarska. Pomagała nam go przygotować również Anna Syroczyńska. Na temat praktyk rodzicielskich sporo mówił Łukasz Kowalczyk i myślę, że ma to tutaj powiązanie ze zmianą postaw wobec jąkania, bo rodzice właśnie, którzy dzielą się wiedzą z nauczycielami, z trenerami, z dalszą rodziną, oni też mają wpływ na zmianę tych postaw. Wprowadzenie programu Interact do przedszkola i do szkoły
O tym też wspominała Mary Widener w swoim wystąpieniu. Ma również wpływ na zmianę tych postaw wobec jąkania. I ważne jest, myślę, nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle we wszystkich społeczeństwach, w których pojawiają się dzieci z jąkaniem, potem dorośli, abyśmy sprawdzali, jak właściwie powinniśmy reagować maksymalnie korzystnie dla tych osób z jąkaniem, tak aby ich wesprzeć, tak aby te osoby czuły, że są akceptowane. Jak wygląda właśnie taki neutralny kontakt z tą osobą? Okazuje się, że nie tylko w Polsce mamy z tym trudności. Nie tylko w Polsce ludzie bywają niepewni, czy mogą dokończyć zdanie za kogoś, czy mogą mu doradzić, żeby zaczął wolniej mówić, albo żeby wziął oddech, żeby się zastanowił, żeby się uspokoił. Okazuje się, że to wcale nie jest cechą wyłącznie jednego społeczeństwa, ale to się pojawia we wszystkich grupach społecznych, w każdym w zasadzie kraju. O tym właśnie w tym panelu wielokulturowym mówili goście Katarzyny Węsierskiej, Francesca Delgado, Sertan Özdemir i Selma Sad Merve z trzech krajów, z Włoch, z Libanu i z Turcji. Bliski Wschód, Polska, właściwie nie ma to wielkiego znaczenia. Bywa tak, że rodzice bardzo, bardzo nalegają na uzyskanie płynności, obawiają się właśnie tego, że w środowisku dziecko nie znajdzie akceptacji, że będzie wyśmiewane, że nie odniesie sukcesu życiowego. Okazuje się, że to jest charakterystyczne dla mam i tatusiów na całym świecie niemalże. I jak już wspomniałam, zaburzenia płynności mowy obejmują również giełkot. Dlatego też i w drugim dniu konferencji mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Susan Cook. Giełkot, odgiełkotowany, można by powiedzieć, dosłownie tłumacząc tytuł wystąpienia. I po tych właśnie wystąpieniach, po wykładzie zarówno Susan Cook, jak i po tym króciutkim miniseminarium pani Kazimierczak, która z kolei okiem partnera osoby z giełkotem o tym opowiadała, mieliśmy możliwość popatrzenia na giełkot zarówno od tej strony takiej teoretycznej, specjalistycznej, jak i od tej bardziej praktycznej. I poza tymi licznymi wystąpieniami, warsztatami, miniseminariami, mieliśmy też mnóstwo posterów, które zaprezentowano podczas dwóch sesji posterowych, pierwszego, jak i drugiego dnia. I postery dotyczyły naprawdę rozmaitych tematów, zarówno wspierania rodziców, wspierania dzieci, nauczycieli, metod terapeutycznych, metod, które są włączane do terapii jąkania, towarzyszą terapii jąkania, bo było i o akcie, i o TOK, i o różnych dodatkowych jeszcze metodach, które mogą wspierać terapię. Oczywiście o narzędziach także multimedialnych, które wykorzystujemy. Bardzo bogaty zestaw posterów. I zakończenie konferencji przez Katarzynę Sójkowską-Sobisz i Katarzynę Węsierską. To, co było ważne w podsumowaniu, szkoda, że online, ale z drugiej strony nie mielibyśmy pewnie możliwości zaprosić tylu gości z zagranicy, którzy mogli się z nami podzielić swoimi doświadczeniami, wiedzą, a także wielu uczestników ze świata nie mogłoby być obecnych. A więc coś na plus, coś na minus. I to, o czym powiedziała Katarzyna Węsierska, że była to niewątpliwie ogromna uczta intelektualna. A przy tym wszystkim jeszcze inspiracja. Myślę, że wielu z nas ma już pomysły na nowe aktywności, na nowe formy działania, na nowe metody, które chciałby włączyć do swojej pracy, do swojego warsztatu. Naprawdę wydarzenie, które w dużym stopniu zaspokaja potrzebę poszerzania wiedzy i umiejętności. Gdyby ktoś za 2 lata miał okazję i sposobność wziąć udział w tej konferencji, bardzo, bardzo polecam. To krótka relacja z konferencji
I takie wspomnienie troszeczkę, bo to już kilka dni po konferencji, choć żyłam tym dość intensywnie, oglądając nagrania jeszcze przez 10 dni dostępne na platformie. Tymczasem jednak czas nieubłaganie mija i za tydzień będzie to już połowa lipca. Zapraszam na kolejne spotkanie. Będę miała ostatniego już podczas tych wakacji gościa specjalnego. Będzie to Anna Syroczyńska, specjalista europejskiej specjalizacji zaburzeń płynności mowy, terapeuta. Będziemy chciały się podzielić naszymi lekturami, naszymi doświadczeniami też, ale lekturami, które pomagają w terapii. Będzie to live, który jeszcze troszkę odniesie się do literatury. Natomiast po wakacjach zapraszam na live z laureatkami grantu Gina Brutena. Pod koniec lipca i przez sierpień będą live'y, które czekają na zmontowanie, które odbyły się jakiś czas temu. Będzie sobie można odświeżyć i powtórzyć, a wszystko na żywo zacznie się znów we wrześniu. Tak więc za tydzień jeszcze na żywo i potem we wrześniu. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że gość specjalny będzie dla Państwa bardzo ciekawy i tematyka również. Do zobaczenia za tydzień.